Dzień pobytu w oddziale dziennym dzisiaj i chciałbym z Wami podzielić się pewnymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania tutaj dzieci, podejścia do tego funkcjonowania przez opiekunów i psychologów. Dzisiaj brałem udział w zajęciach takich jak zazwyczaj dzieci na oddziale dziennym psychiatrycznym uczestniczą. Wiadomo, że są to różnego rodzaju terapie zajęciowe, to są różnego rodzaju rozmowy z psychologami, to są również wszelkiego rodzaju zabawy. I dzisiaj między innymi wychodziliśmy na dwór i miałem okazję popatrzeć na to, w jaki sposób dzieci zachowują się w takiej wolnej zabawie, jak między sobą wchodzą w interakcje, jak opiekunowie reagują na to i psychologowie, i żeśmy razem z psychologami podpatrywali zachowania dzieci i starali się wyciągnąć więcej informacji na temat tego, jak, z czym mogą się te dzieci mierzyć. Tak jak pamiętacie, przypominam, jestem w Mannheim na oddziale dziennym Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego, którego dyrektorem medycznym jest profesor Banaszewski, jeden z największych autorytetów w kwestii ADHD w Europie. I jeśli chodzi o to funkcjonowanie dzieci, to chciałem podzielić się z Wami taką dzisiaj ogólną uwagą. Otóż w Polsce, kiedy spotykam się z dziećmi z ADHD, a jeśli jeszcze w dodatku są one w grupie, to zazwyczaj dość słabo one funkcjonują. Zazwyczaj te ich dolegliwości są mocno nasilone. Zazwyczaj te dzieci są bardzo impulsywne. Zazwyczaj są, wchodzą w duże konflikty na przykład ze swoimi rówieśnikami. I to jest coś, co bardzo się rzuca w oczy przy takim właśnie codziennym oglądaniu tych dzieci. A zatem, pamiętacie, mówiłem w poprzednim odcinku, mówiłem wczoraj, że na oddziale dziennym jest około 10 dzieci tutaj i w takiej sytuacji, gdy wyszlibyśmy z 10 dzieci w Polsce, dzieci z ADHD, no to mielibyśmy bardzo dużo roboty. My jako opiekunowie mielibyśmy bardzo dużo roboty, bo te dzieci po prostu bardzo często wchodzą ze sobą w konflikty i najczęściej no, trzeba by było interweniować, przynajmniej co pewien czas. Tutaj natomiast powiem Wam, że kiedy oglądałem te dzieci, pamiętacie, mówiłem, że około 80% dzieci, tak oceniają psychologowie, około 80% dzieci przez cały czas ma ADHD. Znaczy, chodzi mi o to, że niezależnie od składu, od konkretnych dzieci, które są w oddziale, no to mniej więcej 80% z nich ma ADHD, że mniej więcej tyle jest dzieci z ADHD w oddziale zazwyczaj. Mimo tak dużego nasilenia, to znaczy tak dużego odsetka, to te dzieci całkiem dobrze i bardzo nawet bym dobrze powiedział, zachowują się w takiej dowolnej zabawie. Tutaj jest tak, że ten oddział dzienny nie jest zamknięty, więc dzieci mogą na przykład, gdyby chciały, mogłyby wyjść z niego. Ale i są po prostu uczone i namawiane do tego, żeby nie wychodzić z oddziału i żeby przestrzegać zasad, a jedną z zasad oczywiście jest niewychodzenie z oddziału. I naszła mnie właśnie taka myśl, że to jest duża różnica między polskim społeczeństwem a społeczeństwem
no w tym przypadku niemieckim, że tutaj jest dużo większa otwartość na inność. I że to robi ogromną różnicę, jeśli chodzi o ADHD. Wiecie o zasadzie Uźwiaka, wiecie o tym, że dzieci z ADHD, ocenia się, że mniej więcej 60% z nich ma zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czyli bardzo łatwo wchodzą w taką negatywne odpowiadanie na nakazy i różnego rodzaju narzucanie woli im. Więc im więcej będzie tego narzucania, tym będą bardziej reagować negatywistycznie, a im bardziej będą akceptowane takie, jakie są ze swoimi zachowaniami, tym im łatwiej będzie i tym mniej one będą stawać się opozycyjne. No i właśnie, pewnie jeśli byliście kiedyś w Niemczech, to pewnie widzieliście, że tutaj środowisko jest bardzo otwarte, no choćby z tego to wynika, że mają mnóstwo ludności napływowej, czyli mnóstwo imigrantów z różnych krajów, też mówiłem o tym wczoraj. I choćby dlatego to społeczeństwo jest znacznie bardziej otwarte i jeśli mówię, byliście tutaj, to widzieliście ludzi z czerwonymi włosami, no teraz właściwie w Polsce już też jest trochę młodzieży z czerwonymi włosami, ale no tutaj to tych osób jest znacznie więcej, różnie ubranych, czasami bardzo dziwnie, wydawałoby się może niektórym bardzo śmiesznie, ale to nie sprawia, że ktoś na przykład odwraca się na ulicy za taką osobą. Po prostu każdy może być sobą, każdy może prezentować się takim, za jakiego się uważa. I powtarzam, w tym społeczeństwie w związku z tym ci ADHD-owcy, którzy niestety mają tą tendencję do oponowania, nie mają przeciwko czemu oponować, dlatego że to społeczeństwo bardzo często akceptuje ich takimi, jakimi są. Oczywiście wiadomo, że w odpowiednim zakresie zachowań, ale wtedy, jak pewnie wiecie, jeżeli ADHD-owcowi damy więcej tej afirmacji, tego akceptacji po prostu taki, tego, jakim on jest, tym nawet w tych sytuacjach, w których on będzie źle reagował, w sensie impulsywnie na przykład reagował i nie będzie potrafił się kontrolować, tym łatwiej jednak mimo wszystko będzie mu nie wejść w opozycyjność. Więc mówię, przyglądając się tym dzieciom dzisiaj, jak się bawią i jak mimo wszystko praktycznie nie widziałem żadnego takiego ewidentnego dziecka, które w ewidentny sposób zachowywałoby się w sposób impulsywny, agresywny na przykład, to czy emocjonalnie impulsywny, tak myślałem sobie, że to niesamowite i że to właśnie ta różnica między naszymi społeczeństwami musi, zapewne, tak podejrzewam, musi sprawiać, że jednak inaczej wygląda ADHD tutaj w Niemczech niż ADHD w Polsce. Tutaj naprawdę te dzieci o wiele, zupełnie inaczej wygląda to ich ADHD, zupełnie w pewnych innych sytuacjach się ujawnia, podczas gdy w Polsce bywają dzieci, które od rana do wieczora mają problemy z zachowaniem i jest im trudno pohamować swoje reakcje. Więc ciekawa myśl i myślę, powiedzcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, jeśli byliście kiedyś na Zachodzie, jeśli widzieliście, jak zachowuje się społeczeństwo zachodnie w stosunku do osób, które inaczej się zachowują, prezentują, czy uważacie, że to ma wpływ na to, jak wyglądają osoby z ADHD, jak one, jak przejawiają swoje objawy. Jeszcze jedna rzecz, która też myślę jest w temacie. Kiedy dziś rozmawiałem z psychologami o tym, jaka jest wizja ADHD w społeczeństwie, to bardzo się dziwili, kiedy im opowiadałem o tym, że w Polsce raczej niestety ADHD-owcy za ADHD-owców albo właściwie
uznaje się, że ADHD-owiec to osoba, która nie umie się zachować, która źle się zachowuje. No, no niestety najczęściej tak to, takie jest podejście polskiego społeczeństwa. Bardzo często to słyszę. I ci psychologowie tutaj w Niemczech dziwili się temu, co mówię, bo mówili, że to jest zaburzenie jak każde inne i że tutaj nie ma takiego, przynajmniej tak twierdzili, nie sprawdzałem tego, ale, bo nie miałem jak, ale twierdzą, że nie ma tutaj takiego podejścia, że ADHD jest stygmatyzowane, że osoby z ADHD są stygmatyzowane i że to dziwne, że u nas jest inaczej. To jeszcze jeden kamyczek do tego samego ogródka, bo to znowu, no, im mniej będzie dostrzegania tego, że ktoś jest inny, w tym negatywnym sensie oczywiście, tym mniej możliwości, że ta osoba będzie musiała być opozycyjna i będzie chciała w jakiś sposób pokazywać swoją inność na przekór. Powiedzcie, co o tym wszystkim myślicie. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy po dzisiejszym odcinku. Czy uważacie, że mogę mieć rację, że te różnice w podejściu społeczeństw bardzo wpływają na prezentację ADHD? A może nie mam racji. Do zobaczenia następnym razem.